Dzisiaj Jezus kolejny raz mówi o swojej męce, o swojej śmierci, o tym, że będzie odrzuconym, ale zmartwychwstaniem. Co na to Jego uczniowie? Nie rozumieją tego, ale też nie chcą się zapytać, o czym tak On naprawdę im prawi, do czego tak naprawdę ta Jego nauka ma prowadzić. Ale czy my jesteśmy lepsi od nich? Oni po drodze kłócą się o to, kto z nich jest największy, kto jest najważniejszy, najlepszy. Zobaczcie, my też często chcemy, aby to nasze było zawsze na wierzchu, żeby to moje zdanie zawsze się najbardziej liczyło, żebym to ja był tym, który zawsze będzie miał najlepiej. Ja. Bóg chce dzisiaj zdjąć ten wzrok z nas samych, nasz wzrok z nas samych, żebyśmy zobaczyli, że ktoś poza nami jest, że jest On, który chce być naszym Ojcem. Żebyśmy byli jak małe dzieci, które potrafią zawsze się zwrócić w stronę Boga Ojca. Żebyśmy potrafili sobie służyć nawzajem, żebyśmy zobaczyli, że obok mnie jest człowiek, który czasami nie potrzebuje wiele, ale potrzebuje mojej obecności, mojej miłości. A jak kiedyś mawiał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, czas to miłość. Więc może dzisiaj warto zadać sobie pytanie, czy mój czas to miłość? Dobrego.